Witam w kolejnym odcinku z serii Historia Alternatywna. W tym filmie podsumuję zmiany, jakie zaszły w X wieku. Zapraszam do oglądania. Najważniejszym wydarzeniem tego wieku było zakończenie ery Wikingów. Państwa w Skandynawii, Dania i Szwecja przyjęły chrzest. Z kolei ziemie należące do Wikingów w innych częściach Europy zostały podbite przez państwa katolickie. Brytania trafiła w ręce Francji, a jarlostwa na Wyspach Brytyjskich zostały włączone do królestw Anglii, Alby i Irlandii. Jedynymi pogańskimi regionami zostały Islandia i ziemie na północy Skandynawii. Jednak tamtejsi jarlowie stale muszą zmagać się z misjami chrystianizacyjnymi. Rozwój katolicyzmu nastąpił także w Europie Środkowej, gdzie doszło do chrztu Panonii, Polski, Pomorza i Połabia. Tamtejsi władcy sami przyjęli chrzest albo zostali podbici przez państwa katolickie. Jedynym krajem słowiańskim, gdzie nadal kultywowane są tradycyjne wierzenia, pozostaje Ruś Kijowska, czyli konfederacja wielu ruskich plemion. Jednak to państwo w ostatnich latach wpuszcza coraz większą ilość misjonarzy z cesarstwa, ale przede wszystkim z Moraw, a oba państwa zaczynają zawierać także porozumienia polityczne. Na zachodzie Europy katolikom udaje się pokonać Akwitanię, a co za tym idzie zniszczyć heretyckie państwo katarskie, które było centrum tego ruchu. Burgundia, która kontroluje ten obszar, likwiduje jakiekolwiek przejawy herezji ogniem i żelazem. Do większego znaczenia dochodzi prawosławie, a to dzięki podbojom, jakie poczyniło Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie. Grecy zdobyli ziemię na Bliskim Wschodzie po upadku kalifatu Abbasydów, odbudowali patriarchat w Antiochii, a także przyłączyli do swojego obrządku kościół ormiański. Oprócz tego cesarstwo zaczęło rozwijać się także na terenie południowego Półwyspu Apenińskiego, Bałkanach i w Europie Środkowej. Doszło także do powolnej kolonizacji wybrzeża Morza Czarnego przez Greków. Despotat Chazarii, co prawda jest biednym i mało zaludnionym państwem, którego głównym celem jest bycie buforem pomiędzy ludami stepowymi a prowincjami cesarstwa, to w ostatnim czasie doszło tam do większej kolonizacji greckiej, szczególnie na Krymie. Jeśli chodzi o rozwój kulturalny, to kultury saska i bawarska stają się dominujące wśród ludności germańskiej, a także coraz bardziej zaczynają różnić się od siebie. Sasi mają większy kontakt z Duńczykami, Szwedami i Fryzami, z kolei Bawarczycy z ludnością włoską, węgierską i morawską. Co do Lotaryngii, która także była zamieszkiwana przez ludność germańską, to tam w ciągu wieku ludność frankońska i szwabska, która znalazła się pod wpływem kultury francuskiej, wykształciła swoją własną mieszankę kulturową. Ludność lotaryńska posługuje się językiem zbliżonym do języka francuskiego, jednak występują tam odczuwalne wpływy germańskie. W kwestii politycznej to cała Europa żyje nadchodzącą wojną pomiędzy cesarstwem i kalifatem. Obie strony przygotowują swoje wojska i zbierają sojuszników, ponieważ ten konflikt rozstrzygnie, która strona opanuje Bliski Wschód, a także narzuci tam swoją religię. Dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o takie najważniejsze wydarzenia religijne, kulturalne i polityczne w tym wieku. Po więcej informacji zapraszam Was na moją wiki, gdzie uzupełniłem już wiele państw do 950 roku. Tam znajdziecie rozpisaną historię wielu państw. Europa Zachodnia jest już w całości gotowa, a Półwysep Iberyjski, Bałkany i Europa Środkowa niemal na ukończeniu. Do następnego.